Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Tak jak widzicie, Hikaru Nakamura odpala obronę królewsko-indyjską, więc w 2010 roku Nakamura umiał się bawić. Teraz to ciągle jakieś berlinki, słowianki i inne nudne warianty. W partii skoczek F3, więc klasyczne podejście. No i można by, tak widząc tę pozycję, pomyśleć, że do Nakamura to jakiś idiota totalny. No gdzież tak można centrum przeciwnikowi oddać, prawda? Te piony białego tutaj całkowicie dominują. Natomiast nie jest to takie oczywiste, ponieważ czarny szybko zabezpieczył króla i teraz natychmiastowo rusza z kontrą w centrum, więc nastąpiło posunięcie E5, no i teraz już czarny chce wyrwać tego piona z D4, a wtedy pojawią się kolejne pola dla figur czarnego, czyli pole E5, pole C5, na C5 na przykład skoczek często chce się wpakować, linia E będzie półotwarta do atakowania też na piona E4, więc czarny rusza tutaj naprawdę z energiczną, dynamiczną grą. I w partii roszadka, skoczek C6, czyli presja na D4 jest teraz zwiększona, więc biały gra posunięcie D5, zajmuje przewagę w przestrzeni, ale jednak teraz centrum jest ustabilizowane. Zauważcie, że rzeczywiście jest tutaj totalna blokada, jeżeli chodzi o linię E i D. I w takich sytuacjach, kiedy centrum jest zblokowane, no to wtedy akcja przenosi się na skrzydła, więc biały będzie tutaj dążył do posunięcia C5 i dalszy atak na skrzydle hetmańskim, natomiast czarny z drugiej strony będzie leciał F5, F4, G5, G4 i będzie chciał dojechać białego króla. I te pozycje, mimo że wydają się dosyć nudne, zablokowane, to naprawdę szybko się dynamizują, ponieważ biały szybszy będzie ze swoim atakiem. No jednak ma więcej miejsca dla swoich figur, łatwiej jest tymi figurami manewrować, więc na logikę jego atak, co za tym idzie, no musi być szybszy. Ale z drugiej strony czarny atakuje na króla, więc atak czarnego może będzie spóźniony, ale jeżeli się powiedzie, no to będzie mat. A jeżeli białego atak się powiedzie, no to zdobędzie pionka albo dwa. W partii skoczek D2. Skoczek D2 jest przydatnym ruchem, ponieważ ten skoczek często przydaje się na C4, żeby atakować piona D6, a jeszcze dodatkowo biały zostawia sobie możliwość zagrania posunięcia F3, żeby wzmocnić centrum, no bo czarny chce to centrum atakować. I jeszcze trzeci punkt programu, skoczek H5 jest teraz niemożliwe. Czarny bardzo często chce tego skoczka wrzucić na F4, co bywa wysoce problematyczne, więc teraz tej opcji nie ma. W związku z tym Nakamura skoczek E8, czyli nie kryje tutaj swoich zamiarów, chce po prostu zagrać F5. Ten skoczek na E8 wygląda głupio, ale on najczęściej po ruchu F5 wraca na F6, Chociaż też często przydaje się o dziwo na E8, żeby zabezpieczyć D6 i C5, bo tutaj rzeczywiście najczęściej biały atakuje. No i w partii właśnie mamy rajd pionami B4, czarny z drugiej strony uderza ruchem F5, C5, skoczek wjeżdża na F6, jest presja na E4, więc biały się zabezpieczył. No i teraz nastąpiło posunięcie F4. I posunięcie F4 też może wyglądać tutaj dosyć podejrzanie, no bo przecież goniec H6. Ten goniec na G7 jest totalnie beznadziejny, więc wydaje się bardzo logiczne, żeby tego gońca wrzucić tutaj, może finalnie na D4, no i ten goniec to będzie po prostu bestia. I fakt, są plusy, ale są też minusy, bo biały szybko wrzuca skoczek C4, trzeba wymienić, no i tutaj atak białego po linii C dzięki temu rozwija się znacznie szybciej, więc fajnie byłoby się pozbyć tego gońca, ale nie jest to najprecyzyjniejsze podejście. No i tutaj Nakamura leci dalej agresywnie, skoczek C4 i biały będzie chciał nawet dojechać tym pionem na B6, żeby ten łańcuch pionowy czarnego tutaj całkowicie rozsadzić, więc czarny za ten czas odpala swój własny atak, czyli posunięcie G5. Biały A4, no to figury czarnego zmierzają w kierunku białego króla. I tutaj co należy grać dalej? Bicie na D6 jest bardzo logicznym ruchem. Goniec A3 też jest bardzo logicznym ruchem, no i biały zdecydował się na goniec A3, czyli chce zagrać B5 i ten goniec przyda się do ataku na piona z D6, więc prewencyjne wieża F7. Zauważcie, że to po pierwsze
przygotowuje przejście wieży na linię G. Wieża rzeczywiście się tutaj do ataku przydaje. A po drugie jest to defensywa, ponieważ pole F8 jest teraz zwolnione dla gońca i co za tym idzie, czarny jest w stanie zabezpieczyć punkt D6. No i w partii mamy B5, więc już widać, że za momencik cała tutaj struktura czarnego zostanie rozsadzona i figury białego wjadą do akcji. W związku z tym no, są dwie opcje. Albo zagrać goniec F8 i po prostu próbować bronić się na punkcie D6, albo z drugiej strony można wybić. No i teraz no, nie będzie problemu z pionkiem D6, jeżeli nie mam pionka na D6. I Nakamura zdecydował się rzeczywiście na to podejście. W partii goniec odbił, no i tutaj Nakamura leci dalej agresywnie. Posunięcie H5, bardzo, bardzo logiczne, czyli chce już zagrać posunięcie G4. I widzicie, biały jest szybszy. Biały jest szybszy ze swoim atakiem, ale czarny powolutku też zbliża się już pionami do białego króla. I w partii nastąpiło posunięcie A5, czyli biały kontynuuje swój plan. Często w takich strukturach posunięcie D6 jest bardzo fajnym zamysłem, no bo jeżeli tutaj nastąpi wybicie, skoczek wkracza do akcji, za chwilę goniec na C4, figury białego scentralizowane, pięknie tutaj atakują, figury czarnego takie stłamszone, no nie bardzo mają jak z tym walczyć. No więc dlaczego to D6 nie nastąpiło? Okazuje się, że tutaj po pierwsze można po prostu zagrać goniec E6, żeby później goniec tutaj nie wjeżdżał ze złośliwymi atakami, ale też dosyć złośliwe jest posunięcie goniec F8 i nie można nic zrobić z tym pionkiem, bo goniec na C5 niebroniony. Więc na ten moment D6 nie jest większym problemem. W związku z tym biały zdecydował się na A5, co bardziej problematycznie wygląda, no bo z tej strony biały realnie się będzie przebijał. No i Nakamura wreszcie dojechał swoimi pionami, więc już jakiś kontakt na skrzydle królewskim został wyłapany. A znowu z drugiej strony biały dojeżdża do B6, więc tak jak widzicie te marsze pionami no trwają z 10 posunięć, ale sytuacja mocno się komplikuje przy tym zablokowanym centrum. I Nakamura oczywiście nie reaguje, to jest klasyczne podejście obrony królewsko-indyjskiej, czyli do ostatniego momentu czarny stara się trzymać te piony na wyjściowych pozycjach, żeby każde posunięcie, które ma, zainwestować w atak na skrzydle królewskim. Więc jakieś tutaj wybijanki tego rodzaju, no to po prostu kompletnie nic nie dają, bo hetman za chwilę wkracza do akcji, jeżeli dalsze wybijanki, to kolejne figury białego tu wkraczają do akcji, więc jedynie biały może na tym skorzystać. W związku z tym mamy posunięcie G3 i tutaj wydaje się często, że H3 rozwiązuje wszelkie problemy, tak? Że totalna blokada, nic się na skrzydle królewskim nie zrobi, no i król białego jest szczęśliwy. No ale nie, bo tutaj klasyka, goniec bije H3, hetman wkracza do akcji, no i biały się może poddać. I to jest w ogóle zabawny aspekt królewsko-indyjskiej, ten goniec C8. On przez całą partię stoi na C8, totalnie jest bezużyteczny i jedyne jego zadanie to uderzyć na H3, kiedy rzeczywiście pionek tam stanie. I to jest bardzo ważne zadanie, ten goniec jest niezbędny, ponieważ bez niego, no to biały zagra H3 i zablokuje sytuację, ale dopóki jest ten białopolowy goniec, no to rzeczywiście zawsze ofiarka na H3 się pojawi. To tak jak ten ork we Władcy Pierścieni z pochodnią, też był niezbędny. No dobra, więc król H1 w partii to jest prewencyjne odejście, żeby bicie na H2 nie było z szachem. Na co goniec F8, biały teraz odpalił posunięcie D6, czyli już widać, że no atak białego naprawdę, no te piony zbliżają się do pola przemiany. I teraz Nakamura zdecydował się wybić i przeciwnik nie odbił, ponieważ teraz
To rzeczywiście wybijanie ma sens dla czarnego, bo odciąga hetmana, no i teraz zgarnia piona na d6, biały tutaj wybić nie może, bo jest dwukrotna defensywa i to się czarnemu zgadza. Więc w partii po abie b6 koniec cofnął się na g1. No i teraz odpalona zostaje magia Hikaru Nakamury. Skoczek h4. Kolejne figury wkraczają do akcji. W partii wieża odeszła na e1. To robi miejscówkę na przykład dla gońca, żeby tutaj bronić. No i odpalone zostały fajerwerki. Skaczek bije g2. W partii pion zbił na c7. Jeżeli chodzi o bicie królem, to można zbić, nawet jest to najlepszą opcją, ale jest to bardzo ryzykowne, bo wieża G7, wiadomo o co chodzi, a też przy okazji pojawia się taki plan wjazdu na H3 i to wygląda no niesamowicie groźnie, więc przykładowo komputerek mówi, że należałoby grać coś takiego, no ale człowiekowi no to ciężko jest się na coś takiego zdecydować, no bo to wygląda po prostu kompletnie samobójczo, no ale Stockfish twierdzi, że da się tę pozycję utrzymać, czyli po tych wszystkich wybiciach wieża tutaj wjeżdża z szachem, król na f2, no i Stockfish mówi luzik, arbuzik, pozycja do gry. No ale człowiek, widząc pozycję te 5 ruchów wcześniej, no to woli raczej samodzielnie zaatakować. No i tutaj nastąpiło bicie na c7. Logika tego posunięcia jest jasna, tak? Biały chce wymienić hetmany. No bo rzeczywiście jak hetmany zejdą z szachownicy, no to król białego będzie bezpieczny, a atak białego na skrzydle hetmańskim dalej będzie się mógł rozwijać. No ale pan Borys Gelfand, wicemistrz świata, no przeoczył pewną opcję. Skoczek bije e1. Nakamura tutaj poświęca tego hetmana, no bo wchodzi mat. Pierwsze poświęcenie. Wobec tego biały tutaj skasował tego skoczka, no i hetman dalej wisi. Ale w partii szach, poświęcenie pionka, król oczywiście musi zbić, no i kolejny szach. I teraz król no nie bardzo ma gdzie odchodzić. Jak pójdzie na f1, no to szach na h3, król f2 i goniec c5 w ogóle z matem. Zasłonięcie się hetmanem to oczywiście totalna głupota, więc pozostaje król h1. No i tutaj mamy drugie poświęcenie tego hetmana, goniec h3. Tak jak mówiłem, ten białopolowy goniec prędzej czy później przydaje się w ataku. No i teraz sprawa jest prosta. Po biciu hetmana znowuż wchodzi mat. No to biały broni się dalej. No i teraz następuje trzecie poświęcenie hetmana. Hetman D3. Hetman D3, no piękne, piękne zagranie. Chodzi oczywiście o to, że hetman jest nietykalny, no bo mat na G2, a gońca też zbić nie można, bo wtedy hetman bije na F3 i później matuje na G2. A tak czy siak czarny chce zbić tego pionka z F3. No więc w partii skoczek bije E5. Gelfand tutaj bardzo dobrze próbuje się bronić. Jest ponowny atak na hetmana i jeszcze punkt F3 jest zabezpieczony. Ale co robi Nakamura? Poświęca hetmana po raz czwarty. Goniec bije F1. I znowuż tego hetmana zbić nie można, bo następuje mat na G2. Więc naprawdę prześliczny motyw tutaj Nakamura wyliczył. No i naprawdę brutalnie go zrealizował. I teraz pozycja białego jest po prostu do poddania. No bo grozi mat na G2, więc trzeba gońca zbić. No ale teraz leci figura. Podwisa jeszcze ten skoczek. I nie bardzo jest co z tym skoczkiem zrobić, no bo jeżeli tutaj nastąpiłoby cofnięcie na D3, no to bicie na C7, no i po prostu brakuje wieży, tak? Więc pozycja no musi być przegrana, więc w partii wieża C1 i tutaj rzeczywiście dorobił biały finalnie hetmana i wieżę odzyskał, no ale dalej jest to figura w plecy, no i po ruchu hetman E6 Gelfand tutaj zrezygnował.
Więc tak jak widzicie, zadymiarskie debiuty da się grać nawet na topowym poziomie. No tutaj Gelfand 2761 ranking, Nakamura 2708, więc dwóch naprawdę potężnych zawodników, więc da się, tylko po prostu jest to znacznie bardziej ryzykowne. No bo w takiej obronie słowiańskiej no łatwiej będzie wyrównać niż w obronie królewsko-indyjskiej, gdzie często do wyrównania prowadzą takie chore akcje. Więc naprawdę trzeba się wysilić. To były drużynowe Mistrzostwa Świata 2010 rok. No cóż, więc mam nadzieję, że ta partia przypadła Wam do gustu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także dzięki za uwagę i popa, widzowie.